Dzień wszystkim. Dziś wybrałem się do czatowni, którą zbudowałem. Mam taką nadzieję, że dzisiaj przylecą do mnie małe ptaki. Dużymi też oczywiście nie pogardzę. Zobaczę, jak to wszystko będzie się potoczy. Przyjechałem tutaj przed godziną 7:00 i póki co czekam. Kilka sikorek już tutaj przyleciało. Strzyżyka chyba widziałem. Mam również w planach dzisiaj jeszcze pojechać w inne miejsce. Kwestia jest tylko tego, jak pogoda mi dzisiaj dopisze. Patrzyłem dzisiaj na pogodę. Ma być więcej słońca jak chmur, ale z tego co widzę, nie zapowiada się to dobrze. Najważniejsze, że nie jest zimno i leżąc na kalimacie mogę śmiało fotografować, nie martwiąc się o to, że się przeziębię. Dziś będę fotografował Sigma 150-600 i wziąłem ze sobą również drugą Sigma 70-200 ze światłem 2.8, bo mam dosyć drzewa umiejscowione na tyle blisko, że mogę śmiało rozmyć tło, otwierając przysłonę przynajmniej do 3,2. No nic. Czekam, aż jakieś konkretne ptaki przelecą. Okej, kochani. Z racji tego, iż jest bardzo mała intensywność ptaków w miejscu, w którym fotografuję, postanowiłem zaraz niedługo wyruszyć troszeczkę dalej i zobaczyć w innym miejscu, w którym też często fotografuję, czyli dojrzeć coś innego. A póki co to postaram się kilka gadżetów dorobić przy czatowni, a konkretnie w tym miejscu dorobię kilka gałęzi, wkopię je w ziemię, będą miały ładne tło. Mam nadzieję, że ptaszki będą przylatywać. Zabieram się do roboty. Więc tak, troszkę energii mnie to kosztowało, ale czego się nie robi dla zwierzaków. Więc postawiłem jedną gałąź, tu kawałek takiego drzewka, jakąś tam rynienkę w pobliżu znalazłem, więc też pewnie tam będzie można dolać wody i będą miały możliwość kąpieli. A ja powoli zbieram zabawki i lecę dalej, bo widzę, że fajne słoneczko wyszło, więc może uda mi się jakiś krajobraz fajny uchwycić. Jadę w kierunku Odry na most milenijny, ale ptactwa tam przyleciało. Chyba z pola
Dobra, to w drogę. Niesamowite. Pokicała sobie z żołędziem. I po co 600 mm, jak można telefonem zrobić makro w wiewiórce? Niestety nie dałem rady wyostrzyć aparatem, bo była zbyt blisko i musiałem użyć telefonu. Fajny zwierzę. No wstań. O, właśnie tak. I jeszcze raz. I już jesteś za blisko, widzisz ten mordko? I już jesteś za blisko, no nie mam co ci dać, bo bym ci coś dał, no. No nie mam nic, no. Nie mam nic, nie mam. Słyszycie jak chodzi? O Jezus, jak się wystraszyłem. I co? Niesamowite. Zobaczcie na nią, sobie kica. O, i teraz na drzewie mi zapozi. Ślicznie ona się wygłupia tutaj, widzę. Przede mną. A chodź. Coś ci patyka rzucę, dla zrobi się w balona. O, już, no schodź. No schodź. Teraz już jej coś dam, bo już znalazłem żołędzia. Może przyjdzie do mnie. Basia, 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 Basia. Nie widziała. Ona się wygłupia tam. No, zakopuję, zakopuję żołędzia. Może się troszeczkę do niej jeszcze zbliżymy. Bo tutaj jest tak ładnie zielono. I chciałbym, żeby uwydatniły się kolory na fotografii. Tylko żeby nie podchodziła znowu za blisko, bo... No nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź do mnie.
A, już jest znowu za blisko. Uciekaj stąd. Uciekaj, śmigaj mi stąd. Śmigaj, no nie mam nic, co ci dać. No. Nie mam co ci dać, abym ci coś dał, ale nie mam. Widzicie, każdorazowy gwałtowny ruch, to ona no, chce się ze mną bawić w ogóle. No co, ja nie mam, dziać ci. Widzicie to? Ale pompa. Już jak zdążyliście zauważyć pewnie w filmie, nie jest trudno zrobić zdjęcie wiewiórce. Wystarczy chwila cierpliwości. Wiadomo, nie wolno wykonywać gwałtownych ruchów przy wiewiórce, bo to wiąże się z tym, że dadyla. I to jest więcej niż pewne. Bo gdy nagrywałem ją na wysokości jej oczu, to można powiedzieć lekkie ruchy, które wykonywałem gwałtowniej niż normalnie, powodowały to, że momentalnie się poszyła i uciekała. Więc zwabienie jej do siebie pochłonęło mi troszeczkę czasu. Jestem w parku we Wrocławiu. To jest park, nie powiem wam jaki, bo zapomniałem, ale generalnie jest to park przy cmentarzu żydowskim. Jest tu masa wiewiórek. Jakby ktoś chciał z was i ma aparat i pasję, tak jak ja, i chciałby troszeczkę pofotografować wiewiórki z dosyć bliska, to myślę, że przy ogniskowej 300 mm śmiało można podchodzić do nich. No wiadomo, standardowa pozycja klęcząca albo i leżąca w tych liściach. Trzeba uważać na różnego typu zanieczyszczenia, typu kupy, psie i takie tam. Ale przy dobrym sprawdzeniu terenu i gruntu można śmiało się położyć i no, wabić wiewiórkę, by móc ją sfotografować. Niestety nie pojechałem dzisiaj do miejsca, w którym wam wcześniej wspominałem. Ponieważ przejeżdżając przez most milenijny obserwowałem lornetką, czy w tym miejscu znajduje się ptactwo, o którym właśnie wcześniej wam mówiłem. Niestety nie było go tam za wiele i gatunki, które tam były, już zbytnio mnie nie interesowały, więc postanowiłem wybrać się do parku akurat za wiewiórką. Ponieważ oglądałem ostatnio na Facebooku zdjęcia koleżanki, która ostatnio bardzo dużo zdjęć wrzucała wiewiórek. I więc pomyślałem, ja też mogę sfotografować wiewiórkę. Fakt faktem, dawno nie fotografowałem ich. No i widzicie, piękne zdjęcia, super głębia, niska perspektywa. Okazała się trafnym wyborem. Co do dnia dzisiejszego, już się troszeczkę zachmurzyło. Więc myślę, że w parę minut będę musiał się jednak już zwijać do domu. Zjeść coś i odpoczywać, bo
Najprawdopodobniej jutro idę znowu w teren i znowu będę próbował coś ciekawego sfotografować. Więc przedłużać już nie będę. Teraz kilka słów dla tych, co mają pasję taką jak ja i chcieliby na bieżąco być z materiałem, który robię. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału na YouTube, zostawienia komentarza, łapki i oczywiście kliknięcia dzwoneczka, który Was powiadomi o nowościach, które dla Was robię. Mam nadzieję, że film, który dzisiaj zrobiłem oraz fotografie będą Wam się podobały i nie zapomnijcie oglądnąć tego i tego filmu. Do zobaczenia i do za tydzień. Trzymajcie się. Hej.